Powołanie Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej, IPN, to polska instytucja rządowa, która została powołana w 1999 roku, aby prowadzić badania i dokumentować zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie działa delegatura Instytutu Pamięci Narodowej. Można tu obejrzeć m.in. akta żołnierzy wyklętych z czasów II wojny światowej czy oryginalną maszynę szyfrującą Enigma, z którą związany był Marian Rejewski. IPN prowadzi także szeroką działalność edukacyjną. Są tu wydawane liczne książki ku pamięci polskich bohaterów oraz można zagrać w gry historyczne. Dużą atrakcją jest też poznanie drukowania ulotek techniką sitodruku, stosowaną w latach 70. i 80. XX wieku.